Cześć, pasieka gromadzeń. Chociaż na pasiece, to jednak dzisiaj nie będę tutaj nic robił. Za zimno. Jeszcze jest to ochłodzenie. W Polsce mamy dzisiaj piątek, 19 kwietnia. No wiadomo, no jakieś pszczółki po wodę latają. Nie podaję do uli słoikach wody. No może by miało to sens, nie mówię, że nie. Ale no jakoś sobie tu radzą, muszą poradzić. A ja będę dzisiaj odkażał sprzęt. Głównie uliki odkładowe. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Tak, tu już sobie szykuję, przynoszę uliki odkładowe, które już były po prostu jakiś czas temu. No, kilka razy już używane przeze mnie, niektóre pierwszy raz w tamtym sezonie, inne już kilka. No i właściwie jeszcze ich nie odkażałem sodą kaustyczną. No wiadomo, no to są z tworzyw sztucznych głównie. Jak widzicie, to jakiś styrodur, styropian. No i tego nie da się opalić. No i po prostu soda kaustyczna jest dobrym tutaj środkiem, który eliminuje jakieś tu grzyby, jakieś wirusy, bakterie. No od czasu do czasu myślę, że warto w ten sposób tutaj odkazić te ule, tak żeby nie było jakichś przetwarników różnych chorób. Co ile lat, nie wiem, to trzeba by było się dowiadywać. Ja mówię, no nie robię tego co roku. Może i zacznę. O, teraz czarny kot mi tu przyszedł mój. No myślę, że w dużych pasiekach zawodowych co roku się odkaża, ale no nie wiem, czy każdy korpus, czy po prostu część. I wiecie, co roku na jesień warto chyba taki zabieg robić i część tego sprzętu odkazić. Ja przynajmniej będę się starał tak robić. No na jesień tego nie zrobiłem, robię teraz. Pogoda jesienna, więc chyba dam radę. No pokażę wam, co używam oprócz tej sody. No tak, używałem Cargoseptu, to już nieraz wam mówiłem. To taki jest ogólny, ale jest też Cargosept do pszczelarstwa specjalny. No i używałem tego do pszczelarstwa, zaraz wam pokażę. Tylko kiedyś pierwszy raz kupiłem to. O, widzicie, tutaj mam pustą po tym Cargosepcie w pszczelarstwie. No, jest to na bazie etanolu, czyli alkoholu 70%. I tak samo ten Bomasy. Wcześniej używałem Cargoseptu, ale on jest ponad 3 razy droższy niż ten Bomasept. Po rozmowie z jednym z pszczelarzy, on mi to polecił. No i na próbę wziąłem i teraz używam to. No bo mówię, to kosztuje około 40 paru złotych, to około 150 za 5 litrów. Używam tego, zawsze mam taki mały spryskiwacz nawet w tych swoich rzeczach, które noszę, takim, no to taką rojnicę, jak zauważyliście, z jakimś tam podkurzaczem, dudkami, różnymi z miotką i tak dalej. No i mam to też, nawet jak rękawice mi się kleją od miodu, bo wiecie, noszę te jednorazówki albo dłuto, bo jakieś nadbudowy ścinam, to fajnie tym spryskać i chwila, moment i już nam się nic nie lepi. I no je odkażamy przy okazji, nie przenosimy jakichś tam chorób, bakterii z ula na ul. Także no, jeżeli chodzi o takie mycie, na przykład denic, gdy teraz dostałem nowe ule, zabierałem, jakby przenosiłem pszczoły z starych uli, tych drewnianych, do tych nowych steropianowych, to od razu właśnie odkażałem tym Bomaseptem. No to tym to wiadomo, trochę się napryskamy, jeżeli chcemy opryskiwać można, ale lepiej po prostu użyć takiego zraszacza, nie? Nalać tutaj pod ciśnieniem całą dennicę, zalać dobrze, żeby to wszystko było wilgotne. No i też jest to jakiś sposób, żeby tą higienę w pasiece zachować. Ale tak jak mówię, no tutaj jeżeli chodzi o więcej sprzętu, będę używał sody kaustycznej. Już wam pokazuję. Tutaj mam o sodę kaustyczną, taka 1 kg kosztuje około 25 zł. No może taniej możecie dostać, ja zapłaciłem tyle w sklepie ogrodniczo-budowlanym. Roztwór się robi od 3% do 5%. Ponad 3% to jest taki wskazywany w literaturze. Wiem, że niektórzy pszczelarze robią i 4-5%. Ja bardziej się dotrzymał tych 3%. No soda kaustyczna to jest tak zwany kred do udrażniania rur wodorotlenek sody.
Jest to zasada, nie kwas, tylko zasada. No jest żrące, trzeba oczywiście wszystkie uważać, żeby sobie nic nie zrobić, do oczu się nie dostało, do skóry i tak dalej. Czyli ja tutaj będę miał jakiś tam sprzęt, pokażę go później, już kupiłem też kilka dni temu, przygotowując się do tego. To się rozpuszcza mniej więcej ten kilogram i 33 litry wody, czyli 3%, żeby to miało. No i mniej więcej właśnie tak będę robił. Jest tu równe kilogram, więc łatwo będzie to wymierzyć, nie trzeba nic ważyć. Wiaderka mamy 10-litrowe, czyli 3 wiadra plus tam 3 litry jeszcze doleję mniej więcej i będziemy działać. No dobra, jeżeli chodzi o BHP, no to tak jak wspominałem, rękawice ochronne, nie te lateksowe takie, co ja kilka par używam przy przeglądzie, bo się szybko niszczą, są cieniutkie te niebieskie, jednorazówki, tylko porządne, gumowe rękawice ochronne. No i oczywiście gogle. Gogle z miejscem tutaj, żeby nic nie prysło ani od dołu, ani od góry. Nie takie o, bo tutaj sobie założycie, pryśnie wam, mówię, dołem, górą i oko. Dostanie sodom, to nie jest nic dobrego. No nie wiem, czy wzrok od razu stracicie, ale ponoć piecze. Mam nadzieję, że nie przytrafi mi się to i nie przytrafiło wcześniej, więc wam mówię, po prostu no jest to niebezpieczne. Ciepła woda, bo ta soda nie może być w zimnej, tylko musi być w cieplej, żeby zaszła reakcja. No i tak jak mówię, przyniosłem sobie tutaj z 10 litrów, zaraz wleję około 33 litrów. I będę wsypywał tą sodę. Mam tutaj, tak jak widzicie, około no niecałe 40-30 parę sztuk. 7 odkładów jeszcze, w 7 odkładach jeszcze są przezimowane odkłady, rodzinki pszczele, więc myślę, że jeszcze zrobię drugi raz takie odkażanie po przełożeniu. Wtedy te 7 odkładówek odkażę, plus może jakieś korpusy, może jakieś kraty odgrodowe, może izolatory, wiecie, jest tego sprzętu więcej. A chodzi o to, że ta woda też tutaj wystygnie po paru godzinach, a nie mam jak w takiej misce tego podgrzać, plastikowej, to nie jest metalowa, że mogę od dołu czymś tam gdzieś wziąć palnik z tej tapiarki do wosku. No tutaj nie mam jak, więc gorącą wodę leję, chwilę poczekam, że troszkę ją ostudzić, nie była aż taka za gorąca, ale była taka w miarę ciepła. No i będę zanurzał i czyścił ten sprzęt. Mówię, no ile się uda, tyle zrobię. Jak już zobaczę, że zimna woda jest, no to już przerwę. I po prostu no po przełożeniu tamtych rodzin będę dokańczał tą robotę. No mówię, no można korpusy, można izolatory, można kraty odgrodowe. Dużo, dużo więcej tego sprzętu niż same odkładówki. Ja się dzisiaj skupiam na odkładówkach, chcę je poczyścić, odkazić przed robieniem odkładów. A to się już zbliża, bo ten rok jest szybszy, no i też szybciej będziemy robić odkłady. No i dobra, woda wlana. Paruję sobie tu, bo jest ciepło, jak wspominałem. Ja przygotowany, gogle są, rękawice są. Także no, będę wsypywał tą sodę. Też trzeba uważać przy wsypywaniu, bo ona tutaj reakcję może mieć. Soda, którą ja wsypuję, jest w granulkach. No ale nie nachylać się, żeby nie wdychać żadnych oparów. Rozsypać. Ja na wyciągniętej ręce jak najdalej wsypuję. Tutaj widzicie, bulki takie idą. Zaraz pomieszam to kijkiem, żeby to się rozpuściło, ale tak jak mówię, nie stać z wiatrem, nie wdychać nic. To wszystko to jest chemia szkodliwa. Wiecie, ktoś powie, po co odkażać, jak jest propolis w bólach. No jakby to było takie proste, to by nie było chorób wśród pszczół, są. Więc sam propolis, no niestety, ale no, są takie choroby, które pszczoły niestety zapadają. Jeżeli widzicie jakieś zapadnięte komórki, możecie mieć grzybicę wapienną, chorobę woroczkową i nawet o tym nie wiedzieć. Na przykład grzybica wapienna, to często ją widać, gdy się na przykład pozyskuje pyłek, a tak jak jest rodzina silna, no nie jest tego, nie jest tak jakby dużo wólu tego, no to to naprawdę ciężko to osobie, która zaczyna z pszczołami, zauważyć. A uwierzcie mi, w ulach są choroby, tylko często są nieaktywne. Aktywuje je głód, aktywuje słaba siła. No wtedy po prostu one się uaktywniają i często się pokazują, ale
Wiecie, soda kaustyczna jest tak silna zasada, że ona nawet zgnilca spory usuwa, więc to jest bardzo dobre. W takich okresach zapowietrzonych zgnilcem, nawet w tych województwach z przepszczeleniem, jak w Małopolsce, tam jest chyba najwięcej rodzin pszczelich na kilometr kwadratowy, no to ja uważam, że każdy powinien to co roku robić, jak najczęściej. No w innych terenach też powinno się to robić, może nie tak często, ale tu też nie chcę nikogo namawiać, żeby nie robił tego. To już każdy po prostu oceni. No na początku większość pszczelarzy, które zaczynają przygodę, ja też przez pierwsze kilka lat nie używałem tego, no bo mówię, no nawet człowiek nie widział tych chorób, myślał, że ich nie ma, a na pewno są. I przy większej ilości też łatwiej o te zakażenie, bo wiecie, no 80 rodzin ma 80 razy więcej szans na przyniesienie czegoś z innej, nawet pasieki lub zachorowania, niż jedna rodzina pszczela. Także no mniejsze pasieki, no nie zawsze, bo to też zależy od sytuacji, od okoliczności i okolicy właśnie innych też rodzin. No mają mniejszą tą szansę, ale zawsze jest. To nie jest powiedziane, że silne coś przytargają, znaczy silne, większe pasieki coś przytargają, a mniejsze nie. Trzeba uważać tak czy siak. Widzicie, kolor zmieniło, ale idę szybko jakiś tutaj kijek i pomieszam, bo to jeszcze mogło się nie rozpuścić. Dobra, jakąś beleczkę tam, beleczkę znalazłem, ale mówię, no ja się nie nachylam, staram na wyciągniętej ręki, bo ja boję się cokolwiek tutaj, żeby się stało. No ona po prostu, ta reakcja zajdzie i za chwilę już tak nie będzie tego ryzyka, jak się to rozpuści. No już widzicie, kropelki lecą, można dostać w oko, można dostać gdzieś, także BHP pamiętajcie. Gogle, jak lotnik jakiś, albo czołgista, no ale warto mieć. No dobra, działa. Mam szczoteczkę, którą po prostu będę to mył. Wiecie, no to powinno nawet kilkanaście minut w tej sodzie pływać. No nie mamy tyle czasu, bo ktoś, kto ma pasiekę kilkaset uli, to nie wiem, ile by musiał tutaj czasu spędzić. Chyba kilka dni. Ale to taka pogoda na jesień, no ona jest jak jesienna, jest dobra. Czyli widzicie, zachmurzenie. Chodzi o to, że nawet jak wystawię ten ten kawałek, a tu akurat daszka, on będzie cały czas wilgotny tutaj, zanim wyparuje. A gdyby było 30 stopni, pełne słońce, no to wiadomo, chwila, moment i byśmy mieli suche. A to chodzi o to, żeby było właśnie mokre, jak najdłużej. Żeby po prostu działała ta soda, wszystko właśnie pousuwała. Więc fajnie, że jest właśnie zachmurzenie. Przy słońcu, no to nie wiem, czy jest sens w ogóle to robić. Według mnie ja bym w słoneczny dzień nie robił. Tylko właśnie zachmurzony, żeby jak najdłużej to pracowało. Co do tego, jak to tutaj będzie dalej. Nie będę pokazywał może jak wszystko, bo to mi też zajmie parę godzin, cały dzień pewnie. No mówię, no jak już będzie zimna woda, to już kasy daruję. Ale chodzi o to, no to już jest mokre. No mógłbym zostawić jeszcze na chwilę, ale może właśnie zanurzymy. O, niech sobie jeszcze trochę tu, a po tym co ja robię, będę odstawiał na bok i na sam koniec jeszcze raz będę zanurzał w wodzie z octem. Chodzi o to, że no to jest zasada, kwas neutralizuje ocet. Jest to kwas delikatny, bo delikatny, ale jednak. Więc na koniec woda z octem i będzie wszystko jeszcze płukane. No po prostu, żeby ta soda nie została. Oczywiście to jest, wiecie, no środek żrący, żebyśmy nie zaszkodzili przede wszystkim naszym pszczółkom. Dlatego, no wiecie, jak na jesień by to zrobił, to pewnie do wiosny wszystko by już tak jakby wyparowało, ale tak czy siak za każdym razem lepiej użyć też gdzieś, wiecie, 20-30 litrów tej wody, wlać do tego jeden czy dwa octy takie litrowe i powinno wszystko być już zneutralizowane. Także niech to chwilkę popływa, parę minut, ja w tym czasie
polecę, coś tam porobię i będzie pierwszy daszek odkażony. Jeszcze trochę tego jest, ale no cóż, oby tylko wszystko po prostu fajnie się odkaziło, było czyściutkie i no, wiecie, nie radzę tego robić, na przykład jakbyście jutro robili odkłady, no nie, no to tutaj ja myślę, że w maju robił, koniec kwietnia, więc jeszcze będzie sporo czasu, aby to no, zdążyło wyparować, żeby nie było właśnie żadnych pozostałości tej sody, gdy damy pszczoły. Dlatego mówię, najlepiej na jesień, ale wiecie, no ja w tych odkładówkach zimowałem około 25-30 nawet odkładów rodzin, więc no nie miałem jak zrobić tego na jesień. Jeżeli tylko wykorzystujemy w sezonie, robimy odkłady, później nie wiem, czy sprzedajemy, przekładamy do normalnych uli, no to lepiej zrobić to, mówię, w taki chłodny, pochmurny dzień na jesień. Wtedy do wiosny już nic tutaj nie powinno zostać. Ewentualnie jeszcze na wiosnę sobie przemyjemy wodą z octem raz i... Ale myślę, że to już nie jest potrzebne. Dobra. Także ja tutaj działam i mówię, na koniec będzie jeszcze raz to wszystko moczone, ale w tej chwili tylko czyszczę, moczę i przekładam na bok. Jeszcze może dodam, oczywiście jak tu są takie, widzicie, z wosku jakieś kawałki propolisu, no to to wszystko dłutkiem ja akurat no usuwam. Tutaj było na daszku, nie wiem czy widzieliście, już tutaj pościerałem większość, no żeby nie było żadnych też takich pozostałości, bo tam też różne rzeczy mogą zostać, wyczyścić fajnie to, widzicie, jakieś tu na dnie są takie nadbudowy, tu po bokach również, ja to wszystko zaraz zdrapię, no i tak też na czysto, żeby już nic nie było w środku, żadnych takich rzeczy tutaj o propolis. Też warto przy takim odkażaniu sobie to wyczyścić. No dobra, tak jak widzicie, tutaj już ułożyłem umyte, odkażone ule odkładowe, około, a nie, no równe 20 sztuk udało mi się zrobić. Już czuję, że woda jest, ten roztwór już zimny. Dlatego pojadę do sklepu i kupię kolejny kilogram, a właściwie kupię sobie w zapasie drugi na resztę rzeczy, które chcę odkazić. Tu mi zostały też około 20, więc tak jak mówię, no to już po prostu wyleję. No nie wylewajcie tego do warzywniaka sobie na trawę ani nigdzie, bo wam zrobi wypali. Więc tutaj po prostu w miejsce, gdzie nic nie rośnie, czy jakiś żurzel, czy coś, czy do kanalizacji, no tutaj już po prostu wiecie, no sami musicie wybrać takie miejsce, żeby nie zrobić szkód, bo to jest żrące, tak jak mówię, na pewno nigdzie, gdzie coś rośnie, bo to wypaliło, no zniszczyło te roślinki. No i zrobione, jak widzicie, ule odkładowe wyczyszczone, odkażone sodą. Teraz przygotowałem sobie wodę, wleję zaraz sobie ocet, żeby było trochę tego kwasu, żeby tę sodę zneutralizować. Nie powiem wam, ile tego octu trzeba dać, bo sam nie wiem, ja daję po prostu jedno opakowanie octu, tutaj wleję do tej mojej miseczki i po prostu jeszcze raz będę wszystko pukał, ale już bez szorowania. No dobra, wlewam tutaj ten ocet. Jakie stężenie ma być, nie wiem, nie powiem wam. Jeżeli ktoś ma większe w tym doświadczenie, ja daję po prostu jedną butelkę. Jeżeli ktoś ma w tym większe doświadczenie, no to prośba, napiszcie w komentarzu, żeby też inni mogli to przeczytać. Także ja tutaj żadnego szorowania, opłukanie, szybciej dużo będzie i przyjemniej, bo już mnie plecy bolą, powiem wam, po zrobieniu tych 40 odkładówek plecki bolą, chociaż i tak przerwę miałem obiadową, najpierw te 20 pierwszych i później drugich i tak jakoś zeszło prawie cały dzień, trochę tego szorowania było, no i powinno być już wszystko okej.
Także pamiętajcie o zasadach BHP, żeby się nic wam nie stało przy takich czynnościach, bo to jednak no piecze. Powiem wam, dostałem w policzek i jest zaczerwienione i od razu było czuć pieczenie, więc szybko przemywałem wodą. Także no, jest żrąca ta substancja i trzeba mieć to na uwadze. No ale tak czy siak, no ule, uliki, różne z tworzyw sztucznych, no nie opalimy palnikiem, ogniem, bo stopimy, więc tutaj no pozostają takie chemiczne rzeczy do zrobienia, żeby było po prostu to wszystko odkażone i czyste. Także to tyle, ja tutaj działam, bo zmęczony już jestem, więc koniec nagrywania. Cześć, trzymajcie się.